Zbigniew Ostrożuk-Gorzeński urodził się 15 lutego 1869 roku w Lgowie koło Żerkowa. Pałac w Tarcach, w którym mieszkał Zbigniew Ostrożuk-Gorzeński wraz z żoną Anielą Zbiegańskich, został wybudowany w 1871 roku w stylu renesansu francuskiego. Przy pałacu znajdował się przepiękny park krajobrazowy. Zbigniew Ostrożuk-Gorzeński był gorliwym myśliwym i wyróżnił się w pracach Towarzystwa Łowczego w Wielkopolsce. Znalazł się wśród 10 założycieli tej organizacji i pełnił aż do wybuchu I wojny światowej funkcję wiceprezesa zarządu. Organizował liczne polowania, sprowadzał z różnych części Europy okazy hodowlane, które przed wypuszczeniem do lasu naznaczane były po boku białym krzyżem, co miało je zabezpieczać przed odstrzałem. Ja to mam cela! Pan Raszewski się już dość napolował. Wynocha! Zbigniew Ostrożuk-Gorzeński był dowódcą jarocińskich powstańców. Służbę wojskową odbył w latach 1902-1903 w pułku ułanów w Miliczu. Uzyskał stopień podporucznika. W nocy z 8 na 9 listopada 1918 roku z inicjatywy Polskiej Organizacji Konspiracyjnej Jedność w jarocińskich koszarach powstała Rada Żołnierska, a 11 listopada Polski Oddział Wojskowy. 29 listopada dowództwo przejął podporucznik Zbigniew Gorzeński. Dowodzony przez Gorzeńskiego oddział rozbudowany został do Baonu, a jarocińskie kompanie walczyły m.in. w rejonie Nakła, Mroczu pod Ślesinem, Szubinem i Rynarzewem na froncie północnym oraz pod Zgąszyniem na froncie zachodnim, a także w okolicy Harawicza i Miejskiej Górki na froncie południowym powstania. Następny! Ognia! Ognia! Gotów! Ognia! Schneller!
28 grudnia jarcińscy powstańcy, którymi dowodził Gorzeński, zatrzymywali każdy pociąg z wojskiem, który przez Jarocin przechodził. Był zmuszony oddać broń i amunicję. Także wkrótce żaden pociąg wojskowy przez Jarocin nie jechał. Rozbrojono ogółem 4 pociągi i odebrano 480 karabinów, 3000 naboi, 4 karabiny maszynowe i 50 granatów ręcznych. Stycznia 1919 roku podczas uroczystego wiecu na Jarocińskim Rynku odebrał defiladę żołnierzy, skautów, Sokoła oraz Służby Straży i Bezpieczeństwa. Dzień dobry! Panie fotografie, róbże to zdjęcie! Dobrze! Proszę się ustawić. Dobrze. Jeszcze trochę w lewo. Jeszcze. Dobrze. Panowie, nie ruszajcie się. Dobrze. Dziękuję. Zmarł 12 czerwca 1926 roku po nieudanej operacji na rowne zapalenie opłucny. Zgodnie z jego wolą pochowany został w mundurze powstańczym. Komendant Gorzeński spoczął rodzinnej krypcie grobowej kościoła w Lgowie. Zgodnie ze szlachecką tradycją, nad trumną ostatniego zrodu złamana została szabla, tarcza oraz pieczęć herbowa.